Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest pochodna funkcji jednej zmiennej. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania, tablice ze wzorami na pochodne zawsze warto mieć przy sobie. I moi drodzy, rozpoczynamy. Mamy na tablicy zapisaną funkcję y. Jak widzicie, zależy ona od x. No i prezentuje się ona dosyć ciekawie, bo mamy tutaj pomnożoną stałą 3 przez funkcję x do funkcji cosinus x podniesiona, czyli no, jest to nietypowe. Dlaczego? Jeżeli szukacie teraz jakiegoś wzoru, ktoś może wpadnąć od razu, że na ideę, że to będzie pochodna złożona i to jest dobra idea, ale nim jednak ta pochodna złożona, no to teraz z którego wzoru ewentualnie zacząć w ogóle liczyć? Pierwszy wzór, x do potęgi. Jaki mamy? No więc przyglądamy się temu wzorowi i jak popatrzymy, to jednak nie pasuje on nam do tego naszego zadania, ponieważ mamy tutaj x do potęgi stałej. No, czyli to nie jest to, co chcemy, bo my chcielibyśmy tutaj mieć stałą, a cosinus x nie jest stałą, jest to pewna funkcja zależna od x, czyli nie możemy wykorzystać tego wzoru na pewno. Jeżeli byśmy próbowali też ze wzoru na funkcję wykładniczą, czyli ze wzoru na a do x na przykład, to też nie możemy, bo wówczas musiałaby być stała w podstawie, a w podstawie mamy x, czyli to też odpada. I tu musimy, moi drodzy, zastosować pewne przekształcenie, zanim w ogóle zaczniemy liczyć pochodną i zapiszemy sobie na naszej tablicy y'. I o co tutaj, moi drodzy, chodzi? No więc my chcemy skorzystać z takiej własności, która pozwoli nam przekształcić to wyrażenie tak, żeby ono było jakby, przekształcenia były sobie równe, natomiast żebyśmy mogli skorzystać w końcu z jakiegoś wzoru. I posłuży nam tutaj własność funkcji wykładniczej, może nie tyle wykładniczej, powiedzmy logarytmu i funkcji wykładniczej, w tym kierunku. Otóż, moi drodzy, mamy tak, jeżeli mamy pewną funkcję f od x i ona jest podniesiona do funkcji g od x, to wówczas mamy następującą sytuację. Możemy to przekształcić jako e do logarytmu naturalnego z naszej funkcji, czyli f od x do g od x. To jest sobie równe. Dlaczego? Jeżeli weźmiecie chociażby w wasze ręce tablice maturalne, to tam mamy taki wzór, gdzie mamy, jeżeli tu jest pewna liczba i w podstawie logarytmu jest ta sama liczba, to wówczas zachodzi taka równość. My jeszcze pójdziemy dalej i przekształcimy sobie wykładnik i przeniesiemy tutaj g przed logarytm, to też jest kolejna własność logarytmu, czyli zapiszemy jako e i tutaj w potędze g od x razy logarytm naturalny f od x. I w takim wypadku, no cóż, zabieramy się za przekształcenie naszego zadania, czyli mamy y równa się. I teraz tak, trójkę jako stałą będziemy przepisywać przed, bo ona nie jest podniesiona do naszej potęgi. Przez nią jest ta funkcja x do cosinus x przemnożona, czyli ją tutaj przepisuję. I teraz tak, mam e i tu korzystam już z tej postaci. Moją funkcją g jest cosinus x, czyli będzie cosinus x razy logarytm naturalny z f od x, czyli po prostu z x. I dopiero z tej funkcji możemy liczyć dalej prawidłowo pochodną i faktycznie to będzie pochodna złożona. Czyli zapisujemy sobie y'. Trójkę możemy przepisywać i teraz tak, na początek pochodnej złożonej musimy policzyć pochodną funkcji najbardziej zewnętrznej. No i w naszym przypadku funkcją, która decyduje o ostatecznej postaci naszego wyrażenia jest funkcja e, czyli pochodna z funkcji e to jest e, czyli to będzie e cosinus x razy logarytm naturalny z x razy. Teraz pochodna funkcji wewnętrznej, czyli w naszym przypadku wykładnika. I tu mamy w wykładniku mnożenie funkcji cosinus razy logarytm, czyli musimy skorzystać z pochodnej iloczynu. Czyli mamy tak, pochodna pierwszej funkcji, czyli cosinusa x to jest minus sinus x, razy niezmieniona druga, czyli logarytm naturalny z x, plus niezmieniona pierwsza, czyli cosinus x, razy pochodna drugiej, czyli 1 przez x. I tu, moi drodzy, kończy się nasza pochodna, bo już te funkcje, które są w wykładniku, one są funkcjami prostymi, czyli już nie musimy więcej funkcji wewnętrznych liczyć. Ewentualnie możemy sobie ten zapis przedstawić w postaci pierwotnej, czyli jako 3x do cosinus x,
A tu na przykład możemy odwrócić kolejność, bo tutaj mamy minusa i tu będzie kosinus x przez x. Nie skracajcie tych x-ów, nie wolno. Minus sinus x logarytm naturalny x. I to jest ostateczny zapis naszej funkcji i nasza pochodna. Tym samym koniec zadania. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie do innych zadań poświęconych pochodnej i ogólnie rachunkowi różniczkowemu, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.